Dzień dobry, Izabela Kramarz. Zapraszam na bożonarodzeniowe wydanie naszego serwisu, w którym oczywiście nie zabraknie akcentów świątecznych. Zaczynamy od życzeń burmistrza Chrzanowa Roberta Maciaszka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Chrzanowie Krzysztofa Kasperka. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy gminy Chrzanów, święta Bożego Narodzenia to jedne z najbardziej wyczekiwanych dni w roku, które spędzamy z najbliższymi, z ludźmi, których kochamy. To pora, gdy odżywają najmilsze wspomnienia. Pamiętajmy w tych dniach o potrzebujących i osobach przeżywających trudne chwile. W tym świątecznym czasie każdy gest życzliwości i wsparcia budzi prawdziwą wdzięczność. Warto się dzielić, bo dobro powraca, a pomoc drugiemu człowiekowi przynosi głęboką radość i satysfakcję. Życzę Państwu zdrowia, świątecznej radości, miłości i beztroski oraz ciepła domowego ogniska. Życzę także wewnętrznego spokoju, niezmąconego obawami i troskami, których nie szczędził nam mijający rok. Zdrowych, pogodnych i wesołych świąt. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę, aby ten uroczysty czas świąteczny upłynął w spokoju, radości i wzajemnej życzliwości. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy Państwa błogosławieństwem i pomoże z nadzieją spoglądać w przyszłość. A nowy 2023 rok niech będzie lepszy od poprzedniego i upłynie w zdrowiu, szczęściu i satysfakcji. Do siego roku. Radni Rady Miejskiej w Chrzanowie 18 głosami za i 3 głosami wstrzymującymi się przyjęli uchwałę budżetową gminy Chrzanów na rok 2023. Bardzo długo pracowaliśmy nad tym budżetem, bo to niezwykle trudny czas na składanie budżetów samorządowych. Nam się udało. Ten budżet na 2023 rok jest wciąż budżetem rozwojowym, mimo sytuacji, jaka nas spotkała. Mówię o sytuacji geopolitycznej i długim okresie pandemii, teraz czasie wojny w Ukrainie, sytuacji związanej z gigantyczną, rekordową inflacją. Nad tym projektem pracował tak naprawdę cały zespół Urzędu Miejskiego i na pewno nie było łatwo taki projekt stworzyć. Nie było łatwo, bo niestety dochody własne nam spadają. Poprzez zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z PIT-u, które są głównym dochodem gminy, spadły nam w ciągu ostatnich 2 lat o ponad 10 milionów złotych. Tych 10 milionów po prostu nam w budżecie brakuje teraz. Więc musieliśmy ten budżet spiąć w inny sposób. Na szczęście we wszystkich latach, odkąd jestem burmistrzem, staram się tak gospodarować środkami publicznymi, aby na koniec roku zawsze były jeszcze jakieś oszczędności. W tym roku właśnie do nowego budżetu wprowadzamy 26 milionów złotych takich zaskórników. Tych pieniędzy, które udało nam się w latach poprzednich zaoszczędzić, to pozwala nam inwestować właśnie bez konieczności i zaciągania kredytu. Z tego też jestem naprawdę dumny, bo przez całe 4 lata, odkąd jestem burmistrzem, nie tylko nie zaciągnąłem żadnego nowego kredytu, to w ciągu tych 4 lat spłaciłem już ponad 20 milionów złotych długu, który pozostał z poprzednich kadencji. Więc zadłużenie gminy spadło o 70% w ciągu tych 4 lat ostatnich i nie zwiększyliśmy go o ani o jedną złotówkę. To jest dla mnie najważniejsze, bo to pozwala nam z takim spokojem patrzeć w przyszłość. Kiedy pojawią się konkursy na środki unijne, będziemy mieć zdolność kredytową do tego, aby jeśli nie będziemy mieć własnych środków, żeby móc skorzystać z kredytu po to, żeby realizować duże unijne projekty.
Przeznaczyliśmy w przyszłym roku blisko 37 milionów złotych na inwestycje. Oczywiście są też w tych środkach kontynuacje tych dużych zadań, które rozpoczęliśmy w tym roku, takich jak ośrodek sportowo-rekreacyjny na Kątach, czy rozbudowa szkoły podstawowej nr 6, ale jest też dużo nowych zadań, między innymi budowa połączenia drogowego ulicy Popiełuszki z ulicą Broniewskiego, coś na co mieszkańcy osiedla Północ czekają od wielu, wielu lat. Będziemy budować nowe połączenie drogowe łączące ulicę 29 listopada z ulicą Kadłubek i dalej z ulicą Świętokrzyską poprzez naprawę nawierzchni Berka Joselewicza, także poprawimy tutaj wygląd ścisłego centrum miasta i uporządkujemy trochę ten teren. Kontynuujemy program budowy takich boisk do streetballa w naszej gminie. W kolejnym roku takie boisko, jakie powstało teraz na Kątach, powstanie na osiedlu Stara Huta. Trzeba też przyznać, że jednogłośnie radni zagłosowali. Tak naprawdę prawie wszyscy byli za. Tak, to bardzo cieszy. To taka niespodzianka dla mnie, bo wiadomo, zawsze jest opozycja w Radzie. Tym razem nikt nie był przeciwko. 18 głosów z 21 za przy 3 głosach wstrzymujących. To cieszy. Dziękuję też radnym za tą dobrą współpracę przy pracach nad budżetem, bo to był naprawdę duży wysiłek sporej grupy osób. Co ważne dla mnie osobiście, to w tym budżecie również udało nam się zabezpieczyć dodatkowe środki na wynagrodzenia dla naszych pracowników. Myślę tutaj o wszystkich 460 pracownikach, którzy na co dzień pracują, aby jakość usług publicznych, które oferuje gmina, była na odpowiednim poziomie, zarówno w Urzędzie Miejskim, w naszym Ośrodku Pomocy Społecznej, jak i w instytucjach kultury, takich jak MOKSiR, biblioteka czy muzeum. Do 29 grudnia można składać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uwagi oraz wnioski w sprawie planowanych wariantów przebiegu obwodnicy Trzebini i Chrzanowa. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w minionym tygodniu. Projektanci przedstawili 4 warianty trasy. Zdaniem uczestników spotkania najkorzystniejszy jest wariant autostradowy. Niebieski, w pasie autostrady. Czyli wykorzystanie tego, co już jest. Dokładnie tak. I najmniej wyburzeń po prostu przewiduje ten wariant, z tego, co mówił tutaj przedstawiciel. Co my mamy działki akurat przy węźle tam Banińskim, przy ulicy Działkowej. No sama jestem ciekawa, co z tego wyniknie i który wariant zostanie wybrany, bo akurat tam mi się nie podoba ten jeden. Za którym pani by optowała ewentualnie? No na pewno ta jedynka mi nie bardzo pasuje, bo szkoda by było naszych działek. No. Dobre jest takie spotkanie, ale ja tam się za wiele nie dowiedziałam. Mieszkam przy samej autostradzie, przy samej. 20-30 metrów od autostrady. Czyli te uciążliwości już jakieś są? Już jest, no. Jeżeli chodzi o te warianty niebieskie, bo mnie dotyczy wariant niebieski, jeżeli chodzi o zamieszkanie, no. Że wyburzeń nie będzie żadnych, a to mnie najbardziej gnębiło. To powinno być znacznie wcześniej, to znaczy to, co nam tu przedstawili, to jest jakby kolejny wariant ominięcia Chrzanowa i pozostawienia tego Chrzanowa z boku, czyli powstanie kolejna droga, że wszyscy przejadą przez ten Chrzanów, a Chrzanów zostanie tak sobie. Natomiast niczego to nie rozwiązuje, bo te dwa miejsca, które oni tutaj projektują, węzłowe, to one się pokrywają z tymi, które już są, czyli z jednym węzłem Balińskim, z drugim Trzebińskim. Natomiast te dwa wjazdy, no to one nie rozwiążą problemu. Nie uruchomi się tych obszarów, które potencjalnie są ważne. Chyba nikt sobie nie zdawał sprawy, że to będzie droga, która tak naprawdę nas przetnie i pójdzie. Pójdzie, tak. A tu jest potrzebna droga taka, która, no chyba, że będzie coś takiego, że wzdłuż tej drogi powstaną drogi dodatkowe, które no, uruchomią te tereny. A gdyby trzeba było wybrać któryś z tych dzisiaj przedstawionych wariantów? No to tylko ten wariant taki najbardziej, że tak się wyrażę, najmniej kosztowy, to był ten wariant, że będzie trzeci pas autostrady z możliwością przejazdu z darmowego na tym odcinku. Ja rozumiem, że potrzebna jest ta droga, bo ruch jest coraz większy, ale ingerencja w rejony Puszczy Dulowskiej, które są jakby naszymi zielonymi płucami tutaj powiatu chrzanowskiego, trochę mnie niepokoi. Sporo tych wariantów zakłada właśnie przejście przez Puszczę. Praktycznie wszystkie. Wszystkie. Nie ma wariantu, który by Puszczy nie naruszał. A powiedzmy, jeżeli ktoś kiedyś lat temu 40 wybudował autostradę, to należy z tej autostrady korzystać, ją zmodernizować, dobudować trzeci pas i wtedy autostrada jest jakby naturalną obwodnicą miast. Całość opinii i całość uwag oczywiście skierujemy do Państwa na piśmie. Taka jest opinia
burmistrza miasta Chrzanowa. Ze względu na chorobę nie mogłem osobiście uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini, ale swoje stanowisko skierowałem do Generalnej na piśmie. Mniej więcej idzie ono w tym kierunku, że z góry nie wykluczam żadnego z przedstawionych wariantów, ale wariant W1, czyli ten wariant północny, który łączy trzebińską i chrzanowską strefę inwestycyjną, przebiega potem w najbliższym sąsiedztwie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi i wchodzi tuż przed węzłem Byczyna w drogę krajową 79, jest wariantem, który już od ponad 20 lat jest zabezpieczony w naszym studium. Co oznacza, że wszyscy mieszkańcy i inwestorzy mieli świadomość, że tamtędy pójdzie droga krajowa kiedyś, dlatego też wszystkie te działki są już od dłuższego czasu przygotowane. I jest to wariant, który preferujemy jako gmina. Drugi wariant, polegający na budowie nowego węzła autostrady na wysokości Dulowej, jest dla mnie do przyjęcia, ale pod dwoma warunkami. Pierwszym warunkiem jest to, że na odcinku od tego nowego węzła Dulowa do węzła Byczyna powstaną dwa nowe pasy autostrady, po jednym w każdym kierunku, dzięki czemu mielibyśmy i w kierunku Katowic, i w kierunku Krakowa trzy pasy autostrady. I drugi warunek, że będzie to odcinek bezpłatny. Zawsze bezpłatny, mimo tego, że A4 jest autostradą płatną. Pod tymi dwoma warunkami jestem w stanie dopuścić również ten wariant, że obwodnica drogi krajowej po prostu będzie przebiegać autostradą między tymi dwoma węzłami. Wariant trzeci, ten wariant południowy, który według projektu przebiega przez Puszczę Dulowską, przez centrum Piły Kościeleckiej, a następnie obok zabudowy wielorodzinnej przy osiedlu Młodości, w takim przebiegu jest dla mnie nie do przyjęcia. Po pierwsze, blokuje nam tereny pod rozwój osiedla Młodości, pod dalszy rozwój, czyli te tereny wzdłuż Witosa i Szarych Szeregów. My tam w studium obecnie w planie zagospodarowania przygotowujemy tereny pod dalszą rozbudowę osiedla. Po drugie, niszczy cenne przyrodniczo tereny Puszczy Dulowskiej, z której co prawda to jest teren gminy Trzebinia, no ale wszyscy mieszkańcy Chrzanowa korzystają z tych terenów, tak, biegają tam, jeżdżą na rowerach. Naprawdę szkoda psuć to, puszczając tam drogę krajową. Dlatego ten wariant jest do przyjęcia, jeśli zostałby odsunięty jeszcze bardziej na południe, najprawdopodobniej gdzieś za Stelę, wtedy byłby do przyjęcia również przez gminę Chrzanów. Uwagi można przesyłać na poniższy adres mailowy kontakt@dk79-obwodnica-chrzanowa-trzebini.pl lub tradycyjną pocztą na adres Multikonsult Polska, spółka ZO, ulica Sowińskiego 11, 4400 Gliwice z dopiskiem Obwodnica DK79. I zmieniamy temat. Przy wigilijnym stole spotkali się w miniony weekend mieszkańcy gminy Libiąż. Spotkanie było częścią jarmarku świątecznego i okazją do złożenia sobie życzeń. Przekazał je mieszkańcom także burmistrz Jacek Latko. Nastrój świąteczny, mamy tutaj jarmark, kiermasz właściwie noworoczny, noworoczno-świąteczny. Widzę, że grają koła gospodyń, prawdziwa atmosfera świąteczna. Będzie też dzielenie się potrawami, kosztowanie potraw wigilijnych. Tradycyjnie podzielimy się nie tylko opłatkiem, ale również potrawami, które przygotowały koła gospodyń. Na pewno są bardzo smaczne. Dzisiaj właściwie przy wigilijnym stole się spotykamy, czyli wszystko, co dzieje się podczas dzisiejszego dnia, jest związane z tradycjami, powiedziałabym, takimi degustacyjnymi, czyli mamy łazanki, mamy żurek, mamy ciasto świąteczne, pieczemy ciasteczka, ale są i występy koła gospodyń, bo właściwie żaden z tych dni jarmarku nie odbyłby się i nie byłby tak bogaty, gdyby nie partnerzy i różne stowarzyszenia, organizacje, które się włączyły wspólnie z nami w organizację tej imprezy. Sporo atrakcji na scenie, bo i jasełka, i występy śpiewacze. Śpiewacze kół gospodyń, tak, występy z dzieci ze studia wokalnego, z Libiąskiego Centrum Kultury, ale mamy też atrakcje, powiedziałabym, innego rodzaju. Mamy świąteczną kolejkę turystyczną, która krąży tutaj wokół Libiąża i wozi dorosłych i dzieci.
bo dorośli również mogą się przejechać tą kolejką. Oczywiście kolejka jest bezpłatna. Są także zwierzaki tutaj obok nas. Mamy mini zoo z Inwałdu, które przyjechało do nas z atrakcjami. Mamy kucyki, na których można się przejechać. Myślę, że to też jest taka atrakcja dla dzieciaków, które no nie zawsze widziały zwierzęta. Nie zabrakło życzeń? Czego sobie można życzyć? No przede wszystkim zdrowia chyba sobie życzymy i życzymy sobie spokoju. I tu w Libiążu, i w powiecie, i na świecie. Ja bardzo dziękuję za to symboliczne światełko. Ten okres to także czas podsumowań mijającego roku. Jaki on był dla Libiąża? Pod względem inwestycyjnym to był wyjątkowy rok dla Libiąża. Oddaliśmy historyczną dla naszej gminy inwestycję, jaką jest park wodny. Przypomnę, że w parku wodnym oprócz głównej niecki do pływania jest mały basen z hydromasażami, jest jacuzzi, strefa saun z trzema saunami, z grotą solną, jest szczelnica na ostrą amunicję i ścianka spinaczkowa. A w styczniu do użytku zostanie oddana siłownia i fitness. Basen to na pewno taka jedna z najważniejszych inwestycji, na jaką czekali mieszkańcy, ale czy to jest tak, że oprócz gminy inwestujecie Państwo też w sołectwa? Oczywiście zadbaliśmy również o sołectwa i w Żarkach główna właściwie droga, najdłuższa gminna droga Struga została wykonana, zmodernizowana. W Gromcu wykonaliśmy przy ulicy Kolonia plac zabaw, którego cieszyły się już dzieciaki na jesień. I nie zapomnieliśmy również o dzielnicy takiej jak Obieżowa, gdzie również została wykonana zmodernizowana droga. Drodzy Państwo, na te nadchodzące święta życzę Państwu dużo zdrowia, dużo radości, abyśmy mogli je spędzić w atmosferze rodzinnej, ciepłej atmosferze, w zapachu pierniczków, ciast, karpia. Życzę Państwu wiele zdrowia, radości i aby ten nadchodzący rok był dla nas rokiem dobrym, pomimo tego, że wiemy, że będzie trudnym rokiem, ale jeżeli będziemy do siebie życzliwi, będziemy potrafili nawzajem się zrozumieć, to myślę, że ten rok będzie dla nas wszystkich dobrym, a szczególnie niech będzie zdrowym rokiem. Spotkanie z Mikołajem, zajęcia dla dzieci czy warsztaty tworzenia bożonarodzeniowych ozdób to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów podczas przedświątecznego zamieszania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szanowie. Uchucha, uchucha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem, zawsze bądź wśród nas, Mikołaju. Mikołaju, Mikołaju nasz. Przedświąteczne zamieszanie w bibliotece, czyli co? Jest to wydarzenie organizowane w ramach projektu Razem w Bibliotece, finansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach tego wydarzenia mamy tutaj wielu partnerów, którzy organizują wydarzenia zarówno dla dzieci i dorosłych. Na stacji bajkowo gotowy jest Mikołaj wraz z elfami. Występują także stanowiska kosmetyczne Mary Kay i Oriflame. Na warsztatach z makramy można stworzyć choinki ze sznurka lub aniołki. U góry czekają także stanowiska wolontariatu po sąsiedzku, gdzie można przygotować kartki świąteczne. Można także przygotować duńskie serca, także ozdoby świąteczne i razem ze stacją bajkową wykonać także różnego rodzaju strójki świąteczne. Generalnie wszystko w klimacie świąt. Tak, jest to wydarzenie typowo świąteczne. Nie są to Mikołajki, ponieważ data się nie zgadza, ale jest to blisko już świąt, więc wszyscy są w odpowiednim nastroju i mogą mile spędzić ten czas w okresie przedświątecznym. Czy to jest tak, że każdy tutaj może dzisiaj przyjść i bezpłatnie wziąć udział w tych wydarzeniach? Tak, całe wydarzenie jest otwarte, nie ma żadnego rodzaju zapisów ani rejestracji. Całość trwa od godziny 10 do godziny 14 i wszystkie wydarzenia są tutaj od początku do końca, stanowiska są gotowe, można podejść w każdej chwili i przystąpić do pracy, do zabawy i wziąć udział w wydarzeniach. Tak naprawdę to takie zaproszenie dla całych rodzin chyba dzisiaj. Tak, są to wydarzenia dla rodzin z dziećmi, ale także sami dorośli, czy rodzice, czy opiekunowie, czy też po prostu osoby bez dzieci na pewno też znajdą tutaj coś dla siebie, ponieważ same mogą wykonać kartkę lub na przykład skorzystać z pokazu makijażu na Sylwestra. Więc tutaj typowo są to wydarzenia dla wszystkich, każdy, także osoby starsze na pewno znajdą coś dla siebie. Blisko 150 osób wzięło udział w zorganizowanym w Szanowie opłatku maltańskim. Podczas spotkania nie zabrakło kolęd, tradycyjnych potraw oraz prezentów.
Każdy pytał, co się dzieje, czy nie świta, czy nie dnieje, skąd tam nabije, takie ma wokół. Gościmy tutaj osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, ale również dzieci z pieczy zastępczej oraz dzieci, które objęte są asystenturą naszych pracowników, asystentów rodziny. Nie zabrakło również naszych gości z Ukrainy. No staramy się, żeby jak największa liczba osób skorzystało z tej pomocy przede wszystkim, ale żeby się spotkać właśnie na takim gruncie, bo musimy powiedzieć to, że przez ostatnie 2 lata pandemii no niestety nie mogliśmy się w takim gronie spotkać, tak jak dzisiaj. Jest choinka, są kolędy, czyli nastrój taki prawdziwie świąteczny. Tak, jest choinka, są goście zaproszeni, zaprosiliśmy około 130 osób. Będą potrawy świąteczne, bo to czas przedświąteczny, wspaniały. Chcemy się spotkać i pobyć ze sobą, pokolędować i poznać się z zupełnie innej strony. Każdy z nas chyba myśli o tym, że przy tym wigilijnym stole powinno zasiąść jak najwięcej osób. Tutaj ta idea tego łączenia się, tego bycia razem świetnie się realizuje. Tak, zwłaszcza ja też realizuję się tutaj przy tym stole wigilijnym. Niestety ja pracuję w służbie zdrowia. Niestety pierwszy i drugi dzień świąt jestem w pracy. Także to też napędza mnie do tego, żeby też przyjść tutaj i usiąść z tak liczną grupą osób potrzebujących. Paczki świąteczne mikołajowe, a w nich? A w nich prezenty, zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Te prezenty mamy dzięki naszym wieloletnim sponsorom. Co w nich znajdą ci, którzy je otrzymają? Rzeczy materialne, to jest żywność, słodycze dla dzieci, zabawki, ale też takie rzeczy do codziennej pielęgnacji. Jest radość, jak się patrzy na te uśmiechnięte twarze, na te szalejące tutaj dzieci. Ja zawsze mówię, że największą radością jest uśmiech drugiego człowieka, tak? Radość i uśmiech, bo musimy sobie powiedzieć, że nie w rzeczywistości w domach tych osób nie jest tak wesoło jak tutaj na przykład, tak? Gdzie też przyjdzie Mikołaj, dzieciaczki dostaną też prezenty. No to jest bardzo wielka radość, aż serce się raduje, jeśli się tak widzi takie osoby uśmiechnięte i wesołe. Współpracujecie Państwo od wielu lat z Zakonem Maltańskim przy organizacji tych świątecznych imprez, paczek. Tak, współpracujemy z Zakonem, ale też ze sponsorami. I w tym miejscu chciałabym podziękować sponsorom, Zakonowi, ale przede wszystkim moim pracownikom, którzy od wielu lat zaangażowani są w to szczytne dzieło. 18 raz w tym roku, będzie 19? Oczywiście, że będzie. Z roku na rok już na przykład w tym miejscu od razu już sobie, można powiedzieć, rezerwujemy miejsce. Bo miejsce jest najważniejszą rzeczą, bo jak nie będzie miejsca, no to wiadomo, że nie będziemy mogli się spotkać, tak? A tak jak mówiłem wcześniej, że sponsorzy dopisują, zwłaszcza ci stali, których bardzo dobrze znam i którzy wspierają mnie w tym dziele, to na pewno będzie. A to już mój, szczerze mówiąc, opłatek malstański jest 21, tak? Bo zaczynałem wszystko w Krakowie. Tak jak mówiłem, z Jerzym Donimirskim i tak myślę, ja jestem z terenu tutaj powiatu krzanowskiego i pomyślałem sobie, że ten opłatek maltański w jakiś sposób przeniosę tutaj do Krzanowa. No i się udało. I tak już jest przez 18 lat. Święta Bożego Narodzenia to czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Przygotowujemy pyszne dania, dzielimy się opłatkiem i zasiadamy wspólnie do stołu. Jak chrzanowianie obchodzili ten szczególny czas, chociażby w roku 1914? Zapraszamy do obejrzenia materiału opartego na archiwalnych zdjęciach Chrzanowskiego Muzeum. Troszeczkę tych zdjęć jest. Powiedzmy nie tak dużo, jakbyśmy sobie życzyli, ale oczywiście, że tak. Jednym z takich piękniejszych zdjęć, może nie piękniejszych, ale szczególnych zdjęć jest takie zdjęcie z Wigilii 1914 roku. Wigilia ukazująca właściwie zebranie przed domem Chwastowskich żołnierzy, ale również właśnie chrzanowian Chwastowskich przed ich domem. To od zawsze, powiedzmy, tak możemy użyć takiego określenia, był ten szczególny dzień i nawet właśnie wojna, jak pokazuje nam to zdjęcie, tego nie zmieniła. Wigilia, Boże Narodzenie, to są te istotne momenty.
Bardzo często też chrzanowianie spotykali się w świetlicach. Później już w okresie powojennym to były też często takie spotkania świąteczne zakładowe. Nazywało się to albo kolędą, albo najczęściej opłatkiem. Nie w ten dzień 24 grudnia, czyli w Wigilię, czy 25 grudnia, ale w okolicy, czy w grudniu wcześniej, czy w styczniu. Szczególnie były popularne te styczniowe spotkania opłatkowe, czy połączone już nawet z zabawą karnawałową. Te zdjęcia, które macie Państwo w zasobach, są z jakich miejsc? To są zdjęcia związane z tymi spotkaniami, na przykład fablokowskimi, i to są zarówno, czyli zakładowymi spotkaniami. Te spotkania jednoczyły też taką załogę. Natomiast inne zdjęcia pokazują nam zabawy karnawałowe, ale organizowane też dla dzieci. W Domu Kultury w Fabloku, w przedszkolu, w żłobku fablokowskim. Bardzo ciekawe są te zdjęcia, ukazujące naszych najmłodszych. Większość zdjęć, jakie do Państwa docierają, to są zdjęcia właśnie ze zbiorów, na przykład zakładów, domów kultury, czy jednak te prywatne też się zdarzają, że tutaj przynoszą? Najwięcej jest faktycznie zdjęć pochodzących z zakładów, natomiast zdarzają się pojedyncze zdjęcia takie osobiste, indywidualne. Tylko dlaczego ich nie ma tak dużo? Dlatego, że to są pamiątki rodzinne. Te zdjęcia pokazują osoby, których bardzo często już nie ma. To są takie właśnie dowody obecności tych ludzi, przywołujące piękne wspomnienia, dlatego niestety mieszkańcy Chrzanowa bardzo rzadko pozbywają się takich zdjęć. Coraz częściej chrzanowianie decydują się na to, żeby w ich domach były te choinki z lasu żywe, pachnące, zresztą tak jak i tutaj. Czy na tych zdjęciach, nie wiem, czy widać, czy te choinki właśnie wybierano takie najczęściej, czy jednak te sztuczne choinki już zaczęły też tam przeważać? Na naszych zdjęciach akurat są te choinki żywe i prawdziwe. Natomiast jeżeli chodzi o lata 70., 80., to w domach oczywiście dominowały choinki sztuczne. Taka była po prostu moda. Ozdoby też tradycyjne? Ozdoby tradycyjne. Podobnie troszeczkę jak nasza choinka tutaj jest ubrana, ozdoby z takich naturalnych materiałów, dominowały wtedy właśnie szyszki, jabłka, orzechy czy ozdoby papierowe. Mówi się o tym, że przy wigilijnym stole zawsze powinien być talerz dla osoby, która może dotrzeć do naszego domu, że warto się dzielić. I taki zwyczaj już był, choćby w ten sposób, że gdzieś tutaj wspomagano tych najuboższych. Ten zwyczaj wywodzi się ze starosłowiańskich obyczajów, ponieważ święta godne, jak to nazywano w obrzędowości starosłowiańskiej, zostawiano też jedno nakrycie czy jedno miejsce dla osoby zmarłej. Uważano, że to jest ten moment, kiedy może zza światów do nas przyjść osoba zmarła. Zresztą długo takie przekonanie się utrzymywało, bo już siadając do Wigilii, czyli o tym chrześcijańskim charakterze, uważano, że jeżeli się cichcem wyjdzie do sieni i popatrzy przez dziurkę od klucza do izby, w której biesiadowano, można zobaczyć przy stole osobę zmarłą. Także tak naprawdę ten zwyczaj taki ma podtekst, stąd go zaczerpnięto. No dzisiaj my czekamy, takie nakrycie czeka na nieoczekiwanego tego gościa przypadkowego. Na naszych zdjęciach znajdują się takie świadectwa, dokumenty takich wydarzeń. W Chrzanowie w okresie przedwojennym również organizowano wigilię, gwiazdkę tak zwaną, dla osób ubogich, na przykład uczennic szkoły żeńskiej w Chrzanowie. Patrząc na te fotografie, myślę, że chyba warto powrócić pamięcią do tych dni i do tego, że ta ciągłość pewnych tradycji wciąż z nami jest. Zgadza się, jak najbardziej. Chyba to jest właśnie w tych świętach najpiękniejsze. Jedno, że się spotykamy z rodziną, są to święta takiego pojednania, pokoju, pogodzenia. No a druga sprawa właśnie ta ciągłość tradycji, obrzędowości. Pamiętajmy, że Wigilia nie jest dniem świątecznym tak naprawdę. Natomiast w naszej tradycji i obrzędowości, w polskiej tradycji i obrzędowości, uznawany jest też za dzień świąteczny, a zwłaszcza powiedzmy połowa tego dnia, czyli od momentu, kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. To był dobry rok dla Akademii Bokserskiej w Libiążu. Sukcesy zawodników na ringu, powołanie do kadry narodowej i zyskanie partnera w postaci spółki Unimetal Recycling. Trenerzy i zawodnicy liczą, że dobra passa będzie trwać, a wraz z nią pojawi się wsparcie, takie jak od sponsora Strzebini.
Staramy się wspierać wszystkie, że tak powiem, inicjatywy, szczególnie jeżeli mamy tutaj do czynienia z młodzieżą i ktoś jest zainteresowany, prawda, tą aktywną działalnością i aktywnym wspieraniem rozwoju kultury fizycznej, zdrowia, pasji i zainteresowań młodych ludzi, to dla nas jest to też również ważne i my jesteśmy również zainteresowani wspieraniem tego typu inicjatyw. Na czym będzie polegało to partnerstwo? Przede wszystkim na pewno będziemy wspierać finansowo Akademię, natomiast głównie też chodzi nam o to, żeby zrobić ją bardziej popularną, rozpoznawalną wśród mieszkańców naszego regionu. To chyba dla Was nowe otwarcie i nowa szansa. Tak, najbardziej. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo nie ukrywajmy, że ten rok dzięki takiej umowie, no, pomógł klubowi w wyjazdach i w tym, że mogliśmy się w jakiś sposób finansować, że nasze zamierzenia, które były w tym roku założone, przebiegały pomyślnie. Umowa o partnerstwie podpisana, jak długo będzie obowiązywała? Znaczy, umowy zazwyczaj podpisujemy co roku, bo życie się zmienia, potrzeby się zmieniają, więc również i te umowy są po to, żeby były umowami żyjącymi, a nie tylko papierem, który leży gdzieś na półce. Akademia Bokserska w Libiążu działa już od pewnego czasu. Już pewną renomę zyskaliście, ale wciąż trzeba pracować nad tym, żeby młodzi ludzie przychodzili, byli aktywni. Tak, najbardziej. Pokolenie się troszeczkę zmieniło, bo wiadomo, że teraz mamy dobę internetu, gier komputerowych. Łatwiej sobie pograć tam, nie ponosząc wysiłku, niż przychodząc tutaj. Akademia jak najwięcej tak, tutaj sukces ma, łącznie z tym, że w tym roku tak naprawdę obchodząc swoje pięciolecie zdobyliśmy 5 złotych medali na Mistrzostwach Małopolski, czy na srebrne medale wygraliśmy drużynowe Mistrzostwo Małopolski. Następnie na Olimpiadzie, czyli Mistrzostwach Polski Kadetów zdobyliśmy 2 srebrne medale, 1 brązowy, co sklasyfikowało nas na 4. miejscu. Dodatkowo nasz zawodnik był uczestnikiem Mistrzostw Europy, gdzie później we wrześniu zdobył Mistrzostwa Polski, a oprócz tego jeszcze na Pucharze Polski zdobyliśmy 2 złota, srebro i zajęliśmy 2. miejsce w klasyfikacji. Łącznie powiem, że jedna ta walka była bratobójcza między naszymi zawodnikami, także w tym roku bardzo duże sukcesy, więc to pięciolecie super dowieńczymy. Tata mi zaproponował przyjście na salkę i po prostu spróbowanie tego boksu. No i jemu to zawdzięczam, ten w większości sukces, bo gdyby nie on, no to mógłbym zrezygnować już na samym początku, bo wspierał mnie w bardzo dużych sprawach, pomagał mi, motywował mnie. Treningi chyba są dosyć ciężkie. No są ciężkie i mówiąc szczerze, to czasami to aż idąc do domu, to odechciewa się. Trzeba mieć kondycję, trzeba mieć siłę. Tak, bo jeśli się tego nie ma, no to w ringu to wychodzi to wszystko. Gdy się nie ma na przykład szybkości czy tam siły, no to nie da się nic bez tego zrobić. Jakie uczucia towarzyszą, jak się wychodzi na ring, widzisz przeciwnika? Jest czasem strach? Przychodzą takie myśli, czy na pewno chcę wyjść tam. No ale jak już wchodząc do tego ringu, to już jakby ten strach opada i no i po prostu się walczy. Czy przybywa zawodników, którzy chcą rozpoczynać lub trenować dalej? Tutaj niestety jest przemiał straszny, bo powiem, są zawodnicy, którzy są 3 miesiące, którzy są pół roku, którzy są z nami już prawie że od samego początku. To jest tak, że każde dziecko jeszcze swojego sportu szuka. Przychodzą piłkarze, przychodzą szachiści, przychodzą z piłki ręcznej, także dla nas, jak ktoś nie ma miejsca w sportach drużynowych, niech próbuje w indywidualnych. Może jednak tutaj będzie jego miejsce, nie w drużynówkach. Kto może przyjść? Czy młodzi ludzie od wieku szkolnego? Prowadzimy grupę już od 5 lat, od skończonego tego roku życia, tak zwaną grupę Kids. Jest to bardziej ogólnorozwojówka z elementami boksu, a grupa początkująca zaczyna się już od 8 roku życia, oczywiście zwyż, jeżeli tylko zdrowie pozwala. I zapraszamy i panie, i panów, dziewczyny, i chłopców. Jak często odbywają się treningi i gdzie? Treningi są codziennie na hali sportowej w Lubiążu przy ulicy Górniczej 3 na Małej Salce. Grupa początkująca jest od godziny 17, grupa zaawansowana jest od godziny 18. Kicy, poniedziałki, środy o godzinie 16. Codziennie treningi, czyli to jest codzienna aktywność tych młodych ludzi. Tak, grupa zawodnicza, żeby występować w zawodach, musi przynajmniej być 4 razy na treningu, bo jakby nie patrzeć, wchodząc już do ringu, to chodzi o życie i zdrowie zawodnika, tak? O to, żeby miał siłę boksować, a nie o tym myśleć, kiedy jest koniec walki. Jak wyglądają takie treningi bokserskie? No, dla grupy początkującej, to ja mówię, to jest zawsze jak pisanie literek. Uczy się tak kaligrafia, tak? Tutaj w boksie uczymy techniki przede wszystkim, bo grupa zaawansowana to już są treningi specjalistyczne. Od zręcznościówek, od refleksówek, szybkości, siły, sparingów, techniki tak samo. Także tam uczymy literek, a tu już czytamy książki. Kondycja jest potrzebna? A kondycja sama się wyrywa. To tak wchodzi, tak po tygodniu, dwóch tygodniach, to już nie ma takiego czegoś, że ktoś już ma te zadyszki.
Grafiki Konrada Grzegorzewskiego można oglądać na wystawie w Domu Urbańczyka w Szanowie. Ekspozycja będzie prezentowana do 8 stycznia 2023 roku. Klęsło druki, czyli grafika warsztatowa. Jest kilka serii grafii i jest 5 obrazów. Rzadko maluję. W zasadzie zajmuję się grafiką, więc jest sama grafika w różnej tematyce. Czemu akurat taka technika? Czy ulubiona, czy najczęściej wykorzystana? Zamiłowania, dlatego że po prostu wszystko muszę zrobić sam. Od zera, od matrycy po druk. Nie ma tam po prostu nic, co jest projektowane komputerowo. No, bardziej poszedłem w tą tradycjonalną stronę grafiki, która już powoli zaczyna wymierać, bo wszystko przejął komputery. No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, aczkolwiek grafika często jest bardzo wymagająca, bo tu każdy detal się liczy. Potrzebuje cierpliwości przede wszystkim i zaaranżowania wszystkiego tak, żeby po prostu wszystko się spięło w jedną całość, czyli to, do czego dążę przy tej wystawie. Bo tematyka jest różna, ale no, chodzi o to, żeby wszystko było, wszystko się zgadzało. Niekoniecznie chodzi o sam temat, żeby przekazać jakąś konkretną treść, która jest bardzo ważna. Natomiast chodzi o ujęcie samego tego momentu, w którym ja byłem wtedy. Więc w każdej grafice jest bardzo dużo ładunku emocjonalnego. Każda przedstawia ten okres, w którym byłem wtedy, co czułem, co myślałem i w zasadzie tego, czego się trzymałem. Nie? Z jakiego czasu pochodzą w takim razie te prace? Przekrojówka, od początku aż po teraz, od akademii po rzeczy, które teraz robię. Jak długo powstaje taka praca, na przykład jedna z tych, które są za nami? Zanim w ogóle doszło do tego, że ona powstała, to z pół roku, a później chodzi o sam temat, a później to już są jakieś 3-4 miesiące. Pracy. Takiej fizycznej. Nie na komputerze, nie klikanie, tylko po prostu rylec i trawienie kwasami. Tak więc to od takiej strony warsztatowej jest trudniejsze po prostu. Natomiast motywem głównym tej wystawy jest też to, że sama grafika jest po prostu czarno-biała. Większość grafiki jest czarno-biała i wprowadziłem od jakiegoś czasu kolor i ten kolor po prostu daje jej drugie życie. Więc oprócz tego, że daje jej kolor drugie życie, to jeszcze jest możliwość oprawy, bo wszyscy oczekujemy tego, że nasze wnętrza będą po prostu taką bezpieczną przystanią, gdzie będziemy mogli się czuć swobodnie, ale tak jak kreujemy siebie, będziemy też kreować nasze wnętrza. No, mam nadzieję, że większość osób to robi. Poprzez to właśnie ta grafika może przybrać różne formy. Są powielone pewne rzeczy, oprawione troszeczkę inaczej. Inaczej oprawione, inną kolorystykę mają i można sobie zobaczyć, jak to może wyglądać, niż taka zwykła czarno-biała grafika oprawiona w czarną ramkę. Poeci zrzeszeni w ramach działającej w MOKSY grupy twórczej Cumulus tradycyjnym spotkaniem przy choince zakończyli i podsumowali mijający rok. Na koniec roku zawsze staramy się spotkać przy choince z wierszami zimowymi, bożonarodzeniowymi, żeby był czas taki kontaktu poety z poetą, żeby posiedzieć, porozmawiać. Dzisiaj autorów wielu. Wiele koleżanek i kolegów wyraziło zgodę, żeby zaprezentować wiersze, także myślę, że będzie bardzo ciekawie, refleksyjnie i nastrojowo. Czy to są wiersze właśnie już takie świąteczne, nawiązujące do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia? Niekoniecznie. Są to wiersze refleksyjne. W zasadzie są i świąteczne, są zimowe wiersze, jak powiedziałam już wcześniej, ale myślę, że będzie naprawdę przepięknie. Wśród autorów kogo usłyszymy dzisiaj? No w zasadzie wszystkich członków grupy twórczej Cumulus, którzy zaprezentują nam te wiersze. Biały opłatek,
kruchy jak życie człowieka, losem utrudzonego w wigilijny wieczór. Życzeniem miłości i szczęścia jednoczy tych, którzy o kochaniu zapomnieli. Oprawa muzyczna też dzisiaj wyjątkowa. Oprawa muzyczna wyjątkowa. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia z Chrzanowa, z którą już naprawdę współpracujemy długie lata, ale teraz właśnie od tego sezonu żeśmy tą współpracę tak uaktualnili w zasadzie. No i będzie pięknie. Młodzi ludzie oczywiście grający na wspaniałych instrumentach. Będzie naprawdę się działo. To jedno z ostatnich, czy ostatnie spotkanie już w tym roku Grupy Twórczej Cumulus? Tak, ostatnie. Są już plany na przyszły rok? Na przyszły rok zaczynamy spotkanie z młodzieżą. Ciekawe, piękne spotkanie z bardzo, bardzo młodą poezją. Także już dzisiaj zapraszam, 20 stycznia. Proszę obserwować, proszę sprawdzać na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Zawsze zapraszamy, przypominamy. Także od nowego roku będzie się działo bardzo, bardzo ciekawie również. Ach! Kiedyś to były zimy. Śniegu miałem zapas do późnej wiosny. Choinki świąteczne pachniały świeżą żywicą. Czasem był drobny matczyny podarek. I niczego złego na świecie nie widziałem. Świąteczne prace ceramiczne i malarskie wykonali artyści z Akademii Sztuk Pięknych działającej w Chrzanowskim Domu Kultury. Thank you.
szczotki nie wyobrażasz sobie życia. Pora sprawić, by to szczoteczka do badań cytologicznych stała się dla Ciebie tą najważniejszą. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w treningu z byłym mistrzem kategorii junior ciężkiej Krzysztofem Diablowodarczykiem. Organizatorem spotkania był Warrior Factory Chrzanów. Ręka nie za szeroko, bo głowy nie mamy takiej. Nie ma dwóch głów. Głowa jest tutaj, tak? Ręka za ręką. Dwa. Wszystkie dyscypliny, można powiedzieć, walki biorą się od boksu. Gdyby nie boks, to tak naprawdę nie byłoby wszystkich innych, tak? Kickboxing wziął się z boksu. Wszystkie te, można powiedzieć, mieszane sztuki walki, czyli te tak zwane, bym powiedział, MMA, też bez rąk nie byłoby czego innego. Czego mamy się, nie wiem, klatkami stukać, nogami kopać? No wszystko zaczyna się od rąk, więc ja myślę, że co by się nie działo, boks zawsze pozostanie. Chcemy stworzyć taki klub, żeby to nie było miejsce, gdzie przychodzimy, odwalamy godzinę roboty czy półtorej i wychodzimy do domu, tylko żeby coś tu się działo. Żeby się działo tak samo w Chrzanowie coś. Dlatego mówię, chcemy sprowadzać takie, można powiedzieć, gwiazdy tego sportu, sportu walki. Różne, że nie tylko, że trenujemy Muay Thai i zamykamy się tylko do jednego stylu, tylko robimy z jiu-jitsu, robimy z boksu, z różnych tam, żeby sobie też mogli posmakować przez innych styli. Od dziewięciolatków po, mówię, starych koni, ja to nazywam. Każdy może przyjść, może poćwiczyć, no i samo spotkanie z takim człowiekiem też robi dużo. Ostatnio organizowaliśmy wspólnie z Przemkiem seminarium bokserskie i z Muay Thai z mistrzem Fiodorem Czerkaszynem, którego serdecznie pozdrawiamy z Chrzanowa. I poszliśmy za ciosem. Dzisiaj mistrz Krzysztof Diablowodarczyk odwiedził nas z trenerem Janem Dobrzyjałowskim. Tempo będzie raz, idzie. Dwa, a cały czas w obliczu strzały wyskoki. Trzy. Boks od A do Z. Całe, jakby można powiedzieć, może nie całe, bo nie jesteśmy w stanie jakby całości pokazać, co, jak, od czego, po co, na co, dlaczego, tylko jesteśmy w stanie pokazać, jak zacząć, żeby później sobie w domu, w klubiku swoim, bo tutaj wiadomo, nie są tylko ludzie z Chrzanowa, ale z innych okolic, z Gliwic przyjeżdżali, z Katowic, z Zabrza i tak dalej, żeby od czego zacząć? Stanąć przed lustrem, ta pozycja na nogach, ta pozycja rękoma, uniki, zwody, ciosy proste, najprościej. Przez tą prościznę, potem jakby można powiedzieć, kiedy mamy już opanowane wszystkie jakby ciosy, cały jakby repertuar, jest 6 ciosów, tak? Dwa proste, dwa haki, dwa sierpowe. Jak to opanujemy, to wtedy możemy dalej, niech nas ta finezja, fantazja pobudza do, jakby do działania. Tak? Wszystko zależy od tego, kto z czego żyje. Ja żyję akurat ze sportu i z boksu, więc ja muszę, w sensie wymagam od siebie, żeby ta finezja, jakby można powiedzieć, rozszerzać tą finezję i poszerzać. A oni, no, mam nadzieję, że mają fan z tego, żeby poznać kolejne kluczki boksu. Mam nadzieję, że promuję, zakrzewiam, mobilizuję, jakby można powiedzieć, młodzież, nie tylko młodzież, jak i będę powiedzieć, tak zwanych oldboy, którzy nie wiedzą może, gdzie pójść, ten czas pożytkować, co zrobić, więc boks jest najbardziej odpowiednią dyscypliną sportu do tego, żeby się poruszać w każdej formie. Patrząc dzisiaj na tą młodzież, też nieraz ręce do Boga się jakby skłania, że tak naprawdę ta młodzież, widzę telewizory, komputery i wiele innych tego typu rzeczy, podobne smartfony, a przyjść na salę, poruszać się, zrobić coś pożytecznego, bym powiedział, dla siebie, niekoniecznie jakby dla kogoś, ale dla siebie. Nauczyć się może czegoś i może zacząć jakby swoją drogę, jak to się mówi, tego sportowca. No ja zacząłem w wieku 14 lat, tutaj widzę, byli i 10-11-latkowie, 12-latkowie. Jest to czas do tego, żeby zacząć coś sportowego. Raz, dwa. Wiadomo, że od młodego się żąda czegoś innego i od starszego się żąda czegoś innego. Ale patrzy się, jakby można powiedzieć, z pasją i na tego starszego i na tego młodego. Na tego młodego jak chwyta, a na tego starszego jak sobie daje radę. Więc to jakby są dwie strony medalu. Oczywiście jak najbardziej pozytywne, ale cieszy przynajmniej to, że przyszedł, że spędza czas na sali, że jest zadowolony po wszystkim, jest spocony, to co też my oczekujemy, żeby, to znaczy jak no, nie leni się, nie obija się, czyli daje z siebie wszystko, więc bardzo nas to cieszy i jesteśmy uradowani. No.
czas na zapowiedzi zbliżających się wydarzeń kulturalnych i nie tylko. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza na filmowy wieczór sylwestrowy. W programie dwie komedie w doborowej obsadzie aktorskiej. Najpierw o godzinie 20:00 przedpremierowy pokaz filmu Wystrzałowe wesele. To komedia reżysera Pitch Perfect i producentów hitu Narzeczony mimowoli z Jennifer Lopez w roli głównej. Następnie polska komedia kryminalna pod tytułem Nie cudzołóż i nie kradnij. Koszt biletu na sylwestrowy seans filmowy to 40 zł. Ponadto 31 grudnia retransmisja legendarnego londyńskiego koncertu Pavarotti w Hyde Parku. Bilety w cenie 30 zł do kupienia w kasie Kina Sztuka oraz online. W cenie biletu lampka szampana. Burmistrz Szanowa oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie zapraszają 6 stycznia na kolejny już tradycyjny Orszak Trzech Króli. Orszaki wyruszą z szanowskich parafii, z Kościelca, z Rozpontowej i z Kątów, aby spotkać się o godzinie 12:30 na Placu Tysiąclecia i pokłonić Świętej Rodzinie. Natomiast o godzinie 13:30 w sali teatralnej Moksir koncert Anielskie Kolędowanie. Wstęp wolny. Let's do it. Jeszcze zaproszenie do szanowskiego Kina Sztuka, w którym kolejna odsłona filmu science fiction Avatar Istota Wody. Outcasts, that's all they see. I see you. Like you, I'm supposed to fight. Protect the people. Let's get it done. To już wszystko w dzisiejszym programie Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszych kanałów na YouTube i profilu Facebook, gdzie na bieżąco umieszczamy najnowsze informacje. W sieci kablowej z podsumowaniem tygodnia pojawimy się w piątek o godzinie 17:00. A ja w imieniu całej redakcji życzę Państwu spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym. Niech ten czas będzie chwilą wytchnienia i odpoczynku od codziennych trosk. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia.